Dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Dzisiaj troszkę inaczej niż zwykle, ponieważ zaczynamy od gotowej pracy. A zaczynamy od gotowej pracy, ponieważ po pierwsze pomyliłam się w tutorialu i jak to wytnę, to musiałabym od nowa zacząć wszystko, więc nie da rady. A po drugie, nie miałam wyciętej tej metryczki i kwiatków i misia. Miałam wyciętą tylko sukienkę, budziaczka, dziewczynkę i po tym jak już usiadłam do pracy, to pomyślałam, że ta metryczka tutaj fajnie by wyglądała. Teraz jeśli chodzi o sam shadowbox, bo mamy do czynienia z shadowboxem, to też się pomyliłam. No bo pewnie spodziewałby się każdy, że ten shadowbox będzie się otwierać tak. No, u mnie się tak nie otwiera. U mnie się otwiera w ten oto sposób, czyli do góry. Nie jest to jakoś źle, moim zdaniem, tak? Nie jest to jakoś moim zdaniem źle. Dlatego też nie zaczęłam tego wszystkiego od nowa, nie wyrzuciłam pracy do śmietnika, tylko po prostu zostawiłam to w takim wydaniu bardziej pionowym niż poziomym. A w zasadzie w ogóle pionowym, a nie poziomym. Choć on jest oczywiście kwadratowy, 6,1 na 6,1 cala. Kolekcja Girl and Carl od Craft O'Clock. I teraz już zapraszam serdecznie na tutorial. Mam nadzieję, że nauczycie się przynajmniej jak wybrnąć z przykrej niespodzianki i czym kończy się odwracanie pracy. Dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Tutoriale Izuni. I dzisiaj zajmiemy się piękną kolekcją dziecięcą i kartką Shadowbox. Ja przygotowałam sobie tutaj już pewne rzeczy, wycinanki i wiecie, i kolekcje i tak dalej. To jest akurat zestaw papierów bazowych z kolekcji Girl and Carl. Tutaj mamy samą kolekcję, pewnie przez folię trochę tutaj się rozbłyszcza, ale znają wszyscy tą kolekcję, więc nie będę się tutaj za bardzo rozwodzić. Prezentacji było wszędzie mnóstwo. To nie jest najnowsza kolekcja Craft O'Clock, ale robiliśmy taki pop-up box dla chłopca, czy robiłyśmy. No więc teraz fajnie byłoby zrobić kartkę dla dziewczynki. No i tą kartkę dla dziewczynki postanowiłam właśnie, że to będzie taki shadow box na gotowej bazie. Ta baza jest nie z Eco Scrapbooking, ona jest chyba z rzeczy z papieru. To jest jakby okładka, a do środka wkłada się taki oto shadow box, który ja jeszcze nie poskładałam. No i tutaj, wiecie, się to wkłada, tu jest ta cała przykrywka. Tak to, że tak powiem, wygląda od strony bazy. Docięłam sobie papiery, to łóżeczko z laleczką i z misiem będzie w środku, w moim shadow boxie, a ten słodki misiu z kaczuszką pójdzie na przód shadow boxu, a tutaj z tyłu, żeby już nie było aż tak bardzo dziwacznie i różowo, przykleję drugą część tego papieru, czyli te gwiazdeczki. Tak sobie pomyślałam, że tutaj umieścimy te gwiazdeczki. No i po raz pierwszy u mnie chyba w ogóle, albo i w życiu, duża ramka między papierem bazowym a papierem skrapowym. Jak na mnie ogromna. Ale jeszcze do nim, że tak powiem, zaczniemy wszystko kleić, to chciałabym Wam pokazać rzeczy, które sobie powycinałam. Powycinałam sobie, a to jest źle ucięte oczywiście, wycięłam sobie, bo co ja chciałam zrobić? Ja w tym shadow boxie chciałabym zrobić taki pokoik. Więc wycięłam sobie komodę, która przywędruje tutaj na brzegu, jak się zmieści.
Tutaj przywędruje łóżeczko na piance, więc będzie tak, wiecie, 3D, nie? Można nawet trochę przykryć. Tutaj przywędrują ubranka, tylko nie wiem, czy aż takie wielkie. Tu przywędrują ubranka. Mam jeszcze tutaj. Dziś mam sukienkę jeszcze, no właśnie. Sukienka. Może odwrotnie, może tu sukienka, tu bodziak, a tutaj gacie. Nie wiem, czy nie zasłonię tej lalki misiem jednak, żeby ta sukienka trochę mniej z głowy jej wystawała. Tu przykleję jeszcze budki, czy tu. I tu chciałam usadowić pod tym łóżeczkiem tą dziewuszkę. No i pytanie teraz, czy tą taką większą, czy tą mniejszą, tą większą. Ta jest za duża. No i tu może jeszcze, no dam sobie głowę obciąć, że miałam jeszcze misia wyciętego, ale chyba nie bardzo. Więc tu może jeszcze posadzimy owieczkę albo smoka. Smok jest trochę duży, ale myślę, że nie będzie aż tak bardzo, bardzo źle. Tu może te budki. I tutaj tą zabawkę. I myślę, że taka to by była otoż kompozycja. Chciałam jeszcze użyć tutaj do tych ubranek, ale niestety są za duże. Chciałam użyć wieszaków takich, wiecie, jakich, tekturkowych, ale są za duże. I pewnie jeszcze wszystko dookoła przejadę trochę różowym woskiem, więc tylko go nie mam oczywiście teraz, więc możemy się zabierać do roboty. Ja mam przycięty papier na 1 cal i na trochę mniej niż 3/4, bo takie są wymiary. Może tą górę, może zacznijmy od góry. Może zacznijmy od góry. Tutaj jeszcze te gwiazdki może by tak ładnie wyglądały. No może by nie było tak, wiecie, nie byłoby tego różu, nie? Bo ja jeszcze tutaj, oprócz tego, tych wyciętych elementów tej sukienki i tego większego dziecka, które planowałam dać tutaj, że tak powiem, na początek. I tutaj będzie napis tam, witamy na świecie, czy coś tam. To jeszcze chciałam tutaj przyczepić taką kartę, z kolekcji ona jest, ale z elementów do wycięcia, a nie mam ich pod ręką, z metryczką. Tutaj będzie z boku jeszcze przyczepiona metryczka. Więc ja myślę, że ja jednak zrezygnuję z tego różu na wierzchu, bo nie będzie nic na tym różowym widać. A później jak już wszystko posklejam, to wtedy jeszcze to troszkę przywoskuję, żeby też był taki, wiecie, trochę taki efekt odcięcia, nie? Żeby nie wszystko było takie mdłe i takie, wiecie, takie różowe. Takie różowe. W różowej kolekcji, żeby nie było różowe. A ten wosk, no dobra, wstanę. Jestem. A ten wosk jest taki bardzo intensywny, metal różowy, bardzo intensywny, więc wiecie, on będzie dobrze odbijał te wszystkie krawędzie. I właśnie o to mi, że tak powiem, chodzi. No więc tutaj dociskam sobie wszędzie. I również ten mój grzbiecik.
Ja, jak wiecie, nie jestem koniecznie oklejająca tył, ale tu jeszcze nie postanowiłam. Na razie nie docięłam sobie papieru, żeby okleić ten tył, ale wiecie, nigdy to nie jest jakiś rocket science, żeby dociąć papier, nie? Wymiary tego shadow boxu to okładka ma 6,1 na 6,1. Co nam daje? Mówiłam, że przysięgłabym, że miałam linijkę pod ręką. 6,1 na 6,1, co nam daje dokładnie 15,5 na 15,5. No a ten środek będzie mniejszy, no, ponieważ tutaj wejdą te złożenia. Tylko jeszcze ich nie bigowałam. Więc jak zbiguję wszystko i skleję, to wtedy powiem Wam dokładnie, ile wynosi ten środek. No dobra, no to przód, tak? Tutaj odłożę na razie te wycinanki, bo tak jak mówię, nie mam jeszcze tej ramki, ale to wszystko, że tak powiem, się znajdzie. No i docięłam sobie tutaj te wszystkie, albo większość papierów. One chyba są odrobineczkę przeszerokie, nawet jak na moją maleńką ramkę, to jednak chyba są trochę przeszerokie, więc jeszcze je najwyżej odrobineczkę zetnę. Ale na razie ten klej odłożę, bo zaraz będę miała wszystko ubrudzone w kleju. No to jest taki shadow box z gotowej, na gotowej bazie. Tak jak powiedziałam, on jest kupiony w rzeczach z papieru. Tak mi się wydaje. Podlinkuję Wam adres, wiecie, gdzie można kupić ten shadow box, ale tak mi się wydaje, że to były rzeczy z papieru. I on jest wysoki na 1 cal, a szeroki na 3/4 cala. Więc tutaj z tego 6 cali na 6 cali trochę nam tej przestrzeni zabierze. I on taki aż duży nie będzie. Natomiast ja znalazłam fajny tutorial i będziemy robić taką kartkę, znaczy nie kartkę, bo to nie będzie kartka, tylko takie pudełko na prezent i to będzie robione, będziemy to robić w listopadzie. W ramach tutoriali takie, wiecie, pudełko podarunkowe z shadowboxem albo w shadowboxie, zwał jak zwał, nie? No i teraz to się tutaj powinno złożyć tak, o, i to będzie takie pudełko, więc ja najpierw nim to przykleję do spodu. Najpierw przykleję ten środek. Tak, najpierw przykleję tutaj ten środek, bo nie chciałabym, żeby tutaj po sklejeniu zostały mi tutaj takie puste, brzydkie rogi. Dlatego miałam docięty tutaj ten papier mniejszy, tak? Bo stwierdziłam, że przecież jak to tutaj przyjdzie, no to wszystko będzie zasłonięte, no ale nie będzie, więc docięłam sobie ten większy. Lepiej mieć większy, niż żeby coś tam, wiecie, wystawało i odsterczywało. Nie wiem, czy to jest jeszcze ciągle po polsku, ale odsterczywać nie chcę, żeby tam prześwitywało, że gdzieś nie ma doklejanego papieru. W związku z tym przykleję sobie ten papier po prostu tutaj równo z tymi bigowaniami. A to będą, wiecie, dwie warstwy kleju, więc większe prawdopodobieństwo, że wszystko się będzie elegancko trzymało. Docisnę, żeby tutaj ten klej się rozprowadził do końca. Aż za mocno się rozprowadził. Do końca, do rogów, żeby mi się tutaj nic nie odkleiło.
Okej, to teraz możemy to. Ja tego może jednak nie będę przewracać do góry nogami, bo ja zaraz zrobię coś źle. Więc tutaj docięłam sobie ten gwiazdeczkowy papier. To go od razu przykleję. Nie to, żebym go docięła jakoś równo, nie? No ale cóż. Najlepiej na płasko zmieścić się tutaj między te bigowania, żeby papier nie odstawał potem brzydko. No i teraz jak to tutaj złożę, no to jeszcze muszę obkleić tu i na zewnątrz, tak? Ale najpierw ten papier. Ok. No i na zewnątrz chyba też pójdę w te gwiazdki w takim razie od góry i od dołu, bo nie muszę na zewnątrz oklejać tego jednego boku, który będzie wklejony do środka, do tej okładki. Jego nie muszę oklejać, więc myślę, że może górę i dół też bym okleiła tymi gwiazdkami. No tu jest, ta część jest bardzo krzywo. Teraz muszę tu przykleić ten papier z gwiazdką, z chmurką. No i tu, gdzie jest po 3/4. No i teraz tu mam dwa papiery po 3/4. I ten jest docięty dobrze. Więc go sobie tutaj wciachniemy. Może jednak nie będę się wygłupiać, że umiem to zrobić ręką. Bo nawet jak narysowałam dwie kreski, to i tak jest krzywo. Czyli wyklejam paseczek kolejny. Bardzo długo zbierałam się do tych tutoriali, bo miały być przygotowane odwrotnie. Czyli to, co idzie w ten poniedziałek, w którym wy to oglądacie, miało być już tydzień temu. Ale po prostu zbierałam się do tego tutorialu dosyć długo. No bo ta kartka jest trochę skomplikowana, jeśli chodzi o to, wiecie, o to docinanie, nie? Tych pasków. No ale potem pomyślałam, że przecież nie muszę tego docinać na ekranie. Mogę to sobie dociąć poza ekranem. Przynajmniej, wiecie, te paski długie, tak? Tam jedno, czy jeden cal, czy 3/4 cala. Mogę je już sobie troszkę przygotować, żeby nie musieć tego robić wszystkiego na wizji. Bo to też nie chodzi o to, żeby te tutoriale trwały 4 godziny. Tak? Ja i tak staram się skracać je maksymalnie do tej godziny. Czasami nie wychodzi, ale jeśli ktoś chciałby, wiecie, jeśli ktoś robi kartki na zamówienie, no to nie może się bawić z kartką do koperty 4 godziny, tak? Bo to by się w ogóle nie opłacało, bo czas, który by zajęłoby wykonanie tej pracy, przewyższałby po prostu koszt kartki, więc bez sensu, nie? Tak, i teraz mam 4 paski jednocalowe, znaczy no niekoniecznie jednocalowe. I teraz tu chcemy, bo wymiar bazy jest 1 cal, tak? Więc tu chcemy mieć odrobinkę mniej niż 1 cal i ja nie mam odrobinki mniej.
docięło mi się niestety. Docięło mi się niestety równiutko. A nie, no. Spokojnie jest mniej niż jeden cal. Docięło mi się, tak wiecie, no prawie na styk z tym jednym calem, więc... Chciałabym, żeby to jednak było odrobinkę węższe. Teraz jest lepiej. Zobaczmy, co mi z tego wyszło. Teraz tu są te chmurki. Gdzieś tu miałam jeszcze, no właśnie. Tu są jeszcze chmurki. Tu jest gwiazdka, to tu będzie gwiazdka. No a tu nie będzie chmurek równo. To będą chmurki krzewa. Nie jest to trudna kartka, jeśli chodzi o wiecie, sam modus operandi, tylko ona jest pracochłonna, no bo dużo bardzo tych pasków trzeba tutaj powycinać i powyklejać. Oczywiście wcale nie trzeba tego robić, nie? Jak ktoś uważa, że ta baza jest na tyle elegancka i na tyle fajna, a jest, że nie potrzeba tak jakoś za bardzo tego wszystkiego wyklejać, to tego nie wyklei, tak? Zostawi to po prostu różowe czy niebieskie. Ja już robiłam taką bazę, z takiej bazy kartkę na urodziny mojej siostrze i wyklejałam ją oczywiście, bo była biała, więc biała to już wiecie, w ogóle nie była fajna. Więc ją oklejałam całą, ale to też było z kolekcji, no nie takiej różowej, nie takiej dziecięcej, tylko po prostu z takiej, no powiedzmy, dorosłej kolekcji, więc trochę też fajniej to szło, nie? Teraz czy ja bym to chciała obciąć z obu stron? Nie. To i tak będzie w środku, więc zdecydowanie nie chciałabym tego obcinać z obu stron. Fajna jest to gilotyna, ale trzeba ją odkładać za każdym razem na bok, bo ma za mały obszar, żeby można było na niej pracować, więc no wiecie, nie wiem, czy nie wsadzam głowy akurat teraz w kamerę, ale mam nieodparte wrażenie, że to jest krzywa, a nie jest, ale jeszcze muszę to odrobinę przeciąć. Nawet prosto. Teraz tu mamy górę i bok wyklejone. Tutaj też. Tu nam zostaje ta zewnętrzna krawędź. No to pójdę już w te gwiazdki po prostu.
czyli tak jak mam na zewnątrz. Ona będzie taka ładnie beżowa na zewnątrz, a w środku będzie taka różowiuchna. Chyba przejechałam, chyba przekrzywiłam. No jeszcze raz. No może nie. Sprawdźmy. No nie, nawet równe. Tylko tu muszę ściąć. Teraz myślę, że jest ok. Dobra, nie widzicie, jak kleję. A no, ale co to jest za ciekawy obraz, jak ja nakładam klej. Nie daję go za dużo, wiadomo, żeby nie wyciekał, ale no właśnie, żeby nie wyciekał, ale żeby papier był wszędzie doklejony. Niestety na tej bazie widać, jak jest plama z kleju. Niestety widać. A ja nie mam tej gumki, która wyciera klej. Znaczy mam gumkę chlebową, ale ona, jej używam do ołówka i ona jest taka zła, że po prostu nie wydajcie. No dobra, i teraz weźmiemy się za te mniejsze boczki, czyli znowu sobie składam. Tu mają być gwiazdki, a tu ma być różowo. Czyli jedziemy. Trochę wąskie. Może być. Póki co jestem sama w domu, ale jak znam siebie i swoje życie, to było przywąskie, nie? Jak znam siebie i swoje... O właśnie, dzwonek do drzwi. Czyli muszę wstać i otworzyć, bo ktoś lezie. Tak jest zawsze, jak ja zaczynam coś robić. Najczęściej jak zaczynam nagrywać, no to wtedy akurat wszyscy przychodzą do domu. Dobra. Czyli teraz jeszcze tu muszę przykleić ten papier. No duża jest ta ramka, niestety duża. Już nic nie poradzę. Zaraz wracam. No i teraz zostały mi już tylko te brązowe gwiazdki do przyklejenia z tych trzech stron, no bo ta czwarta strona wejdzie do, w środku wejdzie do okładki, więc nie trzeba jej oklejać. Czyli tu sobie zetnę i tu sobie zetnę. Jak mi się tak uda. Czyli najpierw skrócę. Teraz najtrudniejsza operacja, czyli po długości.
Ciągle nie mam tego nożyka do trymera, więc muszę sobie radzić gilotyną. Ok, to najpierw przykleimy. Pasuje. Ok, jestem z powrotem. Przykleiłam sobie ten gwiazdkowy dół i jeszcze została mi gwiazdkowa góra. I gwiazdkowa góra. Ja nie wiem, ja chyba o 5 nad ranem będę wstawać nagrywać te tutoriale, bo o której bym nie wstała to i nie zaczęła nagrywać, to zawsze jest coś nie tak. Łażą, drzwiami trzaskają, wodę gotują. Już naprawdę nie można wytrzymać te pół godziny, żeby była cisza w domu. Zobaczmy, czy mi się udało. Co ja zrobię? A. Bo to miało być tu. No, udało mi się. Może odrobineczkę to sobie... Odrobineczkę to jednak skrócę. Ale generalnie... Przesadziłam z tym klejem. Na pewno wypłynie. Wycieranie rąk w spodnie, nie? Chociaż mokre chusteczki leżą z boku. Ok. No to teraz chwila prawdy. Kleiłam to ze wszystkich stron, taka byłam mądra, ale przynajmniej, że tak powiem, nie sknociłam, że do góry nogami okleiłam, nie? To, że to tutaj przykleiłam, okleiłam z tej strony, to się nic wielkiego nie stało, bo to się może otwierać na płasko, zupełnie na płasko, tak jak teraz, a może być tak. Nie? Może się otwierać tylko tak. Może niech się otwiera na płasko. Przemyślę jeszcze. Na razie to skleję. Czyli nakładamy klej na najbardziej wewnętrzną. Na najbardziej wewnętrzny z tych pasków. To można zrobić też taśmą oczywiście, nie? I taśma ma to do siebie, że chwyci od razu, więc nie trzeba będzie czekać. Tu sobie trochę go rozprowadzę. I teraz... Dokładam... Tutaj od wewnątrz do bigowania, tak, żeby mi się oparło o to bigowanie. No i dociskam. Najpierw rękoma, a potem delikatnie kością. Ta jest trochę przyszeroka, ale mamy węższą.
obu stron. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w środku. O co mi chodziło z tym. To się jeszcze chwieje, dlatego że nie ma jeszcze tych dolnych zabezpieczeń. No to jeszcze się chwieje, tak? I teraz chodzi mi o to, że tu ten środek, czyli koniec mojego papieru, oparł się tutaj o to wewnętrzne bigowanie. I w związku z tym to jest, tu trzyma poziom, czy pion, czy no poziom, nie? Nie będzie się, nie będzie krzywo po prostu, nie? Dlatego tak to mądrze wymyśliłam. Znaczy taki był chyba zamysł też producenta od początku, więc niekoniecznie musiałam to wymyślać. Po prostu jak robiłam tą pierwszą bazę, to miałam, pierwszy raz robiłam coś z tą bazą, to miałam takie nieodparte wrażenie, że to jest krzywe. I potem po prostu doszłam do wniosku, że no rzeczywiście może być krzywe w momencie, kiedy tego dobrze nie spasujemy i to nie będzie trzymać, nie, w związku z tym to nie będzie trzymać pionu. No to rzeczywiście może to być krzywe. W każdym innym względzie powinno być absolutnie równo spasowane i nie powinno się tutaj wydarzyć żadne nieszczęście. Tak jak mówiłam, w listopadzie postaram się zrobić też takie pudełko podarunkowe. Widzicie? No i co jest? No myślałam, że coś teraz mi tu nie pasuje, ale pasuje wszystko. I teraz tu trzeba dać odrobinę kleju i tu naprawdę odrobinę. Tu można też dać odrobinkę. Dosłownie tak delikatnie posmarować, tak? Żeby tam się te boki miały szansę złapać. Będę robić takie właśnie pudełko podarunkowe w tym takim właśnie shadowboxie. Znalazłam sama fajny tutorial na to, jak zrobić ten shadowbox. Jak zrobić tutaj te boki, żeby one były takie, wiecie, ładne, ładne, ścięte, tak? O to mi chodzi. Ładnie, ładnie ścięte. Ok, wchodzimy. No tu już trzeba chwileczkę przytrzymać. Dlatego też posmarowałam sobie tutaj ten... Bardzo muszę użyć tego wosku, bo jak patrzę teraz na skleje, na wycięcie tego skosu, no to nie jest prosto. Ok, to sobie chwileczkę przytrzymamy. No i teraz dokładnie taki sam zabieg z tej strony. Czyli tutaj, gdzie są te ścięcia, smaruję tak dosłownie miziem papier tym klejem. No i teraz ta najbardziej skrajna wewnętrzna część. No bo wiecie, nie. A i co jest jeszcze ważne, ten środek tego shadowboxa postaram się tak przygotować, żeby ten listopadowy, tak o tym listopadowym mówię teraz, żeby można go było zrobić z kartki A4, bo no nie każdy ma A3, nie? Oczywiście im większa kartka, tym lepiej, nie? Ale no bo wtedy można większy ten boks zrobić, o to mi chodzi, ale no nie każdy ma takie ogromne kartki. Ja mam co prawda papier 30x30, ale dosyć gruby. To jest chyba 300 gram i on się trochę słabo biguje i obawiam się, że jak będę go musiała zbigować w tylu miejscach aż, no bo to jednak po 4 bigowania z każdej strony i wiecie, ten papier wtedy trzeba bigować po obu stronach, czyli jakby od przodu i od tyłu, no to obawiam się, że on mi się po prostu, dowiedziałam, że czegoś nie zrobiłam, no i nie zrobiłam oczywiście tutaj tych gwiazdek. I teraz pytanie jest, czy ja jeszcze mam ten papier?
Nie mam. Nie mam. Więc tą część jeszcze będę musiała okleić, wziąć po prostu papier z nowej kartki, tak? A, bo to miałam tym okleić na zewnątrz, tym papierem. No trudno, okleiłam tamtym, więc... No i teraz pytanie zasadnicze jest takie, czy chcemy, żeby to było wklejone i sklejone razem z tym bokiem, czy jednak nie chcemy i chcemy, żeby to się otwierało na płasko. Powiem Wam, że dla mnie to nie ma znaczenia, naprawdę, czy to jest tak, czy śmak, to nie ma dla mnie znaczenia. A jeszcze Wam pokażę, no i to się zamyka normalnie jak pudełko, nie? A jeszcze Wam pokażę fajny myk. Tutaj z tyłu, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale tutaj z tyłu są takie znaczniki, takie nacięcia delikatne. I te znaczniki są tutaj po to, żeby to pudełko w tym miejscu po prostu ładnie spasować. O. I ono wtedy tutaj nie dochodzi do końca, natomiast dochodzi tu idealnie. No może, no tak. Widzicie? I tu jest taki malutki, taka malutka przestrzeń, żeby to ładnie spasować. No, misternie jest to pomyślane, misternie. Więc najpierw to przykleję, ale może jednak wezmę trochę taśmy. Chociaż ze dwa kawałeczki. I oczywiście dam na nią trochę kleju, żebym jeszcze miała możliwość ruszenia tą bazą. Ale żeby mieć też większą pewność, że ona się złapie szybko i że się przyklei dobrze. Tutaj dociskam oczywiście taśmę, żeby wypchnąć z niej całe powietrze, żeby mi się nic nie poodklejało. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio robiłam na warsztatach w Łodzi album i używałam pianek 3D bez kleju i poodchodziły te pianki, więc teraz to nie są te pianki, które ja mam w domu, tylko inne, ale no, poodchodziły, więc teraz już muszę się mieć na baczności z tymi piankami. Mam bardzo brudny szpikulec, nie wiem, od czego on mi się tak ubrudził, aż zostawił jakieś farfocle na bazie. No i teraz, tak jak mówiłam, 3 mm na tą taśmę. No i tu, wszędzie, gdzie nie ma taśmy. I tu na bokach sobie troszeczkę rozciągnę. Nie jakoś tak, wiecie, z premedytacją, bo przecież to jest oklejone, więc nie będzie widać nic spod spodu. No i teraz chwila prawdy, żeby nie do góry nogami, bo już nic z tym wtedy nie zrobię, jak będę mieć do góry nogami, naprawdę. No i gra. Teraz jak to stoi na tych wszystkich czterech ściankach, to ja Wam powiem, że to jest stabilne, naprawdę. Ja teraz dosyć mocno przyciskam tą kością, żeby to dobrze wkleić. I to nawet stabilne jest. No dobrze, i teraz to okienko zrobiło się trochę małe. Cały czas na nie patrzę i cały czas się, że tak powiem, obawiam tego, że ono jest jednak trochę małe. Ale może nie aż tak małe, jak mi się wydawało.
No i tutaj jak włożę to łóżeczko, bardzo bym chciała odtworzyć tą scenkę, bardzo, bardzo mi się ona podoba. Z tym łóżeczkiem mogę iść naprawdę trochę w górę. Nie wiem, czy nie wkładam teraz głowy. Teraz jak włożę tutaj tego smoka, to myślę, że nie będzie tak źle. To dziecko jest teraz za wielkie. Więc teraz może to dziecko. Może to dziecko tu z tym smokiem. A może smok tu? Nie może być tu, bo się wtedy nie będzie zamykać. Smok może być ewentualnie tu. Widzę, że mam takie zadziorki od nożyczek. Więc dziecko będzie tu. Tu będą buciorki. I teraz muszę zasłonić tą laleczkę, bo ona mi tutaj w ogóle nie pasi. Jednak. Gdzie jestem? Hipopotam. Tak, teraz może być, bo ona może wystawać przecież, nie? Nie, nie, nie to, że nie może. Może ją być widać jakby z tła, tylko nie może być. Nie może być, bo włożyłam głowę, więc weźmy to bokiem może. Nie może tylko być tak, że wiecie, będzie tutaj dziura i będzie coś widać i kawałek tej lalki, nie? Tak to nie może być. Dobra, zacznijmy od komody. Komodę przyczepię na piankę 3 mm. No, tak szpikulec był, ale jest już za biurkiem. Tu podkleję tego misia i tutaj te ubranka, żeby tutaj się to nie majtało. Trochę, żeby to ustabilizować, to tej pianki tutaj trochę potrzeba. Spróbujmy zrobić myk Olgi. Ciekawe, czy to u mnie też zadziała. No ja nożyczkami Klima nie będę taśmy przecinać, to nie ma w ogóle o czym dyskutować, więc muszę się pobawić tym badzieniem. No zobaczmy, czy to tak zadziała. O, działa! Jakie to jest mądre, Olga! No nie wierzę. Tylko trochę dużo mi się tych pianek tu przykleiło od razu w jednym miejscu, w sensie w górę. Za dużo, ale jakie to jest mądre. Spokojnie, pianko, spokojnie. Tu musimy dać na uszku, tylko bliziutko, żeby nie wystawało. Okej. Odcinanie tej taśmy, wiecie, po kawałku, to jest takie trochę żmudne. A metoda Olgi, no teraz nie mam paznokci, będę walczyć z tymi spłonkami. A szpikulec spadł. Będzie się jeszcze jeden. Nie wiem, czy to będzie szybciej, ale... Ale miejmy nadzieję. No, trzeba tej pianki tutaj trochę jednak wrzucić, bo no wiecie, jak to ma być trójwymiarowe i w miarę stabilne, no to trochę
trochę tego tutaj potrzeba. Teraz w tym tygodniu na weekend wyjeżdżam na super fajne warsztaty mediowe do Tykocina, więc jeśli zdążę wszystko i w ogóle nic się po drodze nie wydarzy, bo w poniedziałek jadę odwieźć Kubę do Wrocławia, więc jak się nie, i jak wrócę z Wrocławia w poniedziałek i nic się nie wydarzy wielkiego, to jeszcze w poniedziałek postaram się nagrać film z pracami, które robiłyśmy w Tykocinie. Ale no, bardzo się postaram, ale niestety nie mogę tego na 100% obiecać. Teraz to ubranka, to jest ta duża sukienka. Teraz te ubranka bym chciała tutaj tą sukienusię. Tą sukienusię, czyli ona musi być tak, tu musi być, wiadomo, że naklejone. I tu musi być naklejone, tylko zaraz przymierzę, z której strony dokładnie. Tu źle. To już jest do wyrzucenia. Za blisko nakleiłam tą piankę. No i teraz, żeby oczywiście wyrównać poziom między komodą a sukienką, muszę przykleić jeszcze jeden pasek taśmy tu, tak? Ale też chcę tą sukienkę mieć podniesioną trochę od tej komody, więc tu jeszcze też damy. Tu jeszcze też damy na sukience. No i teraz, ale przetnę to na pół, bo to jest za duże. Tu jedną pianką wyrównam sobie poziom. Mam nadzieję, że nie za wysoko to przykleiłam. Nie, elegancko. Ok, czyli tutaj mogę sobie to oderwać. Tylko najpierw przycisnąć. Te pianki trzeba dosyć mocno przycisnąć do powierzchni i do wycinanki, żeby mieć pewność, że one nie odpadną. Wiecie, nie odkleją się, nic się z nimi nie stanie. Ta moja pianka to jest pianka kupiona w Akszonie, więc no tym bardziej, że tak powiem, staram się to dociskać, żeby się nie okazało, że coś jest nie halo, nie? A, bo tu brakuje, dobra. Tu jeszcze też pod tą jedną dołożę mniejszą. No tutaj przykleiłam tylko jedną piankę pod spodem, a obok nie przykleiłam, czyli przykleiłam tylko tu, a tu mi, że tak powiem, zostało nieprzyklejone, tak? No to teraz jest przyklejone. Ok, teraz może jednak na tą, a teraz to łóżeczko, żeby teraz to łóżeczko nam za dużo, no nie wierzę, nie wierzę. Czy ja to jeszcze zdołam odkleić? No nie. No to musi być tak niestety. Będzie się to tak otwierało. Wiecie co zrobiłam, nie? Przełożyłam bokiem, żebyście widzieli i... No i już bokiem to zostało, nie? No ale nie ma tego złego. Nie ma tego złego. Naklejamy pianki.
I działamy dalej. Nie będzie otwierany z boku, tylko będzie otwierany z góry. No i kto powiedział, że tak nie może być? Albo że miało być inaczej? No. Bez przesady. Bez przesady. Tylko chciałabym, żeby to łóżeczko też odstawało, tak? Więc, żeby mogło ono mieć szansę odstawać, też muszę jeszcze wyrównać piąta para nożyczek. Też jeszcze muszę wyrównać tutaj poziomy. No i zadbać o to, żeby się nic nie bujało. No i teraz jakbym chciała to przykleić tu, no to tutaj muszę dać na dół dwie pianki. Ale wiecie co, boję się tam od razu to przykleić, żeby nie wyjść poza obrys. Więc przykleję je tu. I zaraz zobaczę, czy to mają być dwie, czy trzy. Jeszcze nałożymy folię. O, a teraz jest ideolo. Teraz jest dobrze. Nikt tego też nie będzie, nie wiadomo, jak ściskał i wyciskał, nie? Ale no dobrze by było, żeby się wszystko dobrze trzymało. No mówię wam, z tymi spłonkami to ja nie jestem w najlepszej komitywie. Przy okazji zobaczymy na tutorialu, ale się wkurzyłam, jak wyjść z opresji przyklejonego do góry nogami obrazka. Znaczy obrazek jest prosto, wycinka jest prosto, tylko cała baza jest bokiem ułożona. No, w ogóle nie zwróciłam na to uwagi, w ogóle. Może przez to moje gadanie roztargniona jestem jak... Okej, to sobie tutaj dokleję. I tu jest dobrze wszędzie. Tu jeszcze mogłam dać jedną piankę i chyba już tego nie oderwę. Ale może ją tutaj jeszcze wcisnę, co? Taką niedużą. Oczywiście. O. Oczywiście, że wcisnę. No super. Teraz postaramy się przykryć tutaj te nasze niedoskonałości. Tylko czym my to przykryjemy? Tu przykryjemy butami. Tak? No tak średnio przykryję to butami. Chodzi mi o to, żeby tutaj przykryć te oczy, nie? Chociaż zobaczmy. Zobaczmy, co my tu jeszcze możemy zrobić. No tu będzie widać. Ale to dziecko może sobie tutaj siedzieć. Może to mniejsze, bo ta dziewczynka jest trochę przyduża. Może sobie tak siedzieć koło tej komódki. Tu pod spodem będą buciki. Te buciki trochę przydłużę do tej dziewczynki, nie? Ale tutaj bym wtedy dała te buciki. Oko zasłonię nogami. I będzie takie wrażenie, jakby sobie ten dzieciaczek siedział tutaj, wiecie, i smok. Smok. Smok i miś. Albo tu smok. A tu dziecko. I co myślicie? Bo jeszcze mamy tego budziaka. Czy ten budziak tu może być? Może być ten budziak. Czy może jednak te gadki?
gadki tu można troszeczkę przeciąć, żeby one tu weszły pod tą piankę. To będzie długi tutorial, bo nim ja teraz wykombinuję tutaj, wiecie, to siedzenie, zakrywanie. Czy to jest jeszcze zakryte? O, jest zakryte, dobrze. W sumie tego smoka to może tylko głowa wystawać, nie? No, tak myślę. Ten hipopotam jest cudowny, ale jest trochę przyduży. Tu mi zostanie dziura. No ale przecież nikt nie powiedział, że ja tego tu nie mogę przymocować. Dobrze. Więc tak, buty idą na piankę. Bo tak czy inaczej muszę zasłonić tamto oko, nie? Więc buty idą na piankę. Cierpię tego. Buty idą tu i przykrywają oczy. Tak. Teraz smok przyjdzie tu, żeby było widać buty nawet trochę wyżej. Ale tak, tak zróbmy. Więc teraz tak. Już mam znowu bałagan na biurku. Tu przykleimy piankę. Czyli tu mamy wyrównane. I teraz na smoku przykleimy piankę. No miało być tak pięknie z tym pomysłem Olgi. A i tak się pioruństwo lepi do palców. Nie chce się dobrze przyczepić. Najgorsze jest to, że kawałki tej taśmy zostają na tym szpikulcu. I ona potem w ogóle nie chce tej spłonki, wiecie, nawet podważyć, nie? Okej. Smok będzie tu. Teraz tu mi się nie zmieszczą te gacie w ogóle, więc gacie odpadają. Może mniejsze jakieś wetnę, bo teraz już wszystko tu odpada, bo jest za duże. Tak, żebym obcięła to body w połowie i je tak tutaj tylko wsunęła, co? Pod smoka. No spróbujmy, bo i tak nic z tego nie będzie już, z tego body, jak go nie obetnę. Mogłam je najpierw przykleić, a potem smoka, to byłoby dobrze. A tak jest niedobrze. Trudno. Najwyżej je coś innego tu przykleję. I teraz chciałabym, żeby... Gdzie jest moja owieczka? No nie, o, tu jest. Chciałabym, żeby ta owieczka tak troszkę odstawała, troszkę mocno. Więc tutaj muszę dać no ze 4 poziomy przynajmniej. A wtedy tego hipopotama i to dziecko przyczepię na takim
pasku, wiecie, przedłużającym, nie? Teraz Wam wszystko pokażę. Najlepiej by było, gdyby on był z różowego papieru albo z papieru z kolekcji, by się wtedy nie rzucał w oczy. Ale chyba nie mam ani takiego, ani takiego, a papier z kolekcji może być zbyt wiotki. Muszę wziąć jedną i podzielić. No, tak sobie właśnie pomyślałam, że jak bardzo mi się czegoś nie chce robić, to chyba nie powinnam tego robić. Żeby nie popełniać dziwnych błędów. No ale cóż. Teraz tu potrzebuję jeszcze piankę. Może nawet jedną tu. Może ją przedzielę jeszcze. Uparłam się, że już to zrobię, no to już zrobię, bo potem nie będę mieć czasu, a nie chcę mieć znowu takiej długiej przerwy, bo tak jak mówiłam, na ten weekend wyjeżdżam i na kolejny weekend też wyjeżdżamy rodzinnie, więc teraz tu widać piankę, więc tu muszę przykleić tego wariatka. I teraz to mogę tu przykleić. Ok. Buty całe zasłoniłam. I teraz tego misia, tego hipopotama, ponieważ on jest sporych rozmiarów, to chciałabym go jednak wysunąć na początek. Żeby on, tak wiecie, trochę zasłaniał, ale żeby za niego też było widać. Tylko patrzę, że muszę troszkę. Okej, okay. No i teraz potrzebowałabym może z tego. Potrzebowałabym taki pasek papieru, żeby go tutaj umieścić, więc nie wiem, czy umiem to zrobić, ale się postaram. Bo ja wiecie, że pop-upowa to ja nie jestem w ogóle, nie? Czyli wezmę sobie mniej więcej pół cala na przyklejenie. Powiedzmy, no tyle, to jest. Czyli pierwsze bigowanie pół cala, drugie bigowanie 1,5, potem znowu pół, czyli 2, potem już nie wiem. Moje przestrzenne widzenie się, o, to jest za szerokie. Nie może być tak aż bardzo szeroko. Nie. Czyli jeszcze raz, pół cala na przyklejenie, kolejne bigowanie 3/4, kolejne, 1 i 1/4 kolejne, drugie 3 i 3/4
I na razie to zostawmy. Czyli ja bym chciała, żeby to było tak. I żeby teraz ten... poczekajcie, ten, na razie wezmę to trochę do siebie i wymyślę, tak? I jeszcze raz pół cala. Czyli weźmy nowy kawałek papieru. Papieru się u nas dostatek. Jeszcze raz. Pół cala przyklejenie. 1¼ odległość. 3/4. 1¾ odległość. I 2¼ kolejne klejenie. Czyli tym przyklejam, do tego przyklejam. To jest szerokość, a to jest przyklejamy do łóżeczka. Jeszcze raz. Tym przyklejam, tu przyklejam misia, to zawijam, tym przyklejam. Sprawdźmy. Najwyżej zrobimy to jeszcze raz. No, nigdzie się... O, dobrze jest to. I teraz wyszedł mi tutaj taki klocek. Tak? Tu go sobie tak przyczepię. Ten klocek. I tutaj do tego klocka przyczepię misia. Czyli kleimy spód, czyli dwa najbardziej skrajne, tak? Teraz tym przyklejam sobie tu do podłoża, a tym przyklejam do spodu. O. Przytrzymuję, żeby się przykleiło. Najlepiej dwie strony na raz, czyli jak wsunęłam palec, to przytrzymuję i bok, i dół, nie? Ok. I teraz tutaj do tego doczepię tego hipopotama. No jest. No jak pięknie będzie. Ok. No i teraz przydałoby się przyczepić to dziecko. Nie? To dziecko, tylko to dziecko musi być na trochę mniejszej odległości niż jest hipopotam, a hipopotam jest na pół cala. Więc robimy kolejny eksperyment. Były 4 klikowania chyba, nie? Czyli robimy tak, klejenie na pół. Nie na pół. Na bez jednej kreski, czyli na raz, dwa, trzeci ząbek bigownicy. Teraz raz, dwa, trzy, cztery na szerokość, raz, dwa, trzy znowu na odległość i raz, dwa, trzy na sklejenie, raz, dwa, trzy. Chyba mam o jedną trójkę za dużo, ale tak właśnie mam. To jest przyklejenie, to jest wysokość, to jest odległość, to jest sklejenie. Jeszcze raz. Tym przyklejam. Do tego przykleję dziecko. To jest odległość od wycinanek, a to jest miejsce do klejenia do tej strony, tak? No i zobaczmy, gdzie my to możemy przyczepić. Boże, ja i pop-up. No nie, znaczy to nie jest pop-up, bądź Boże. Żaden pop-up. I teraz muszę tu... Nie ma za bardzo do czego przykleić, więc muszę przykleić do nogi tego stwora, czyli tej owcy. Wyprostować, poszukać pionu i poziomu.
i przykleić dzieciaka. Trochę niech zajdzie na kipka. No i teraz wszystko, nie wiem czy nie włożyłam głowy w kadr jak to robiłam, ale teraz wszystko jest w dużym trójwymiarze. No. No powiem nieskromnie, że podoba się to dla mnie. Podoba się to dla mnie. Teraz mam jeszcze tu dziurę. Tu chciałabym jeszcze coś włożyć, ale doszłam już do wniosku, że nie włożę tutaj tego body, tak? Które nawet obcięłam. Bo tutaj mi przeszkadza ucho tego pana. I to też mi przeszkadza ucho tego pana. Gacie są w ogóle za duże. Więc też to się nie da. Więc tu jeszcze pomyślę. No a teraz muszę wykombinować oklejenie tej strony, tak? Oklejenie tej strony wykombinujemy używając oczywiście kolekcji. Ja bym użyła tutaj tych zabawek. Tak. Tylko ja tutaj obetnę no troszkę przytnę uszko temu słoniu. Nie, muszę przyciąć odrobinę uszko, ponieważ wtedy, gdybym chciała to wyrównać, to zetnę go w połowie, więc to bez sensu. No i teraz odmierzę sobie odległość, jak ja bym to chciała. Czyli to bym chciała tyle, a tu bym chciała. Trochę to uszko będzie widać, że jest obcięte, ale no, że tak powiem, nic już na to nie poradzę. Jeszcze mi się tutaj ta dziadowska pianka przykleiła do mapy. Chyba naprawdę muszę zrobić zakupy u Olgi w sklepie z tymi piankami, bo ona ze swoimi nie ma takiego problemu jak ja z tymi dziadostwami. Więc ewidentnie Ola ma jakieś lepsze. Olga. Tniemy. Tniemy, ozdabiamy przód i kończymy na dziś. W tym przodzie, tak jak mówiłam, brakuje mi jednego elementu i ja doszłam do wniosku, żebym go chciała dopiero jak już, że tak powiem, zaczęłam nagrywać ten film, chciałam powiedzieć, zaczęłam prowadzić ten live, nie, no i to by było tak, no i teraz tutaj muszą być tylko i wyłącznie te kwiaty, ale tutaj są te chorągiewki, czy ja to mogę obciąć tak, żeby obciąć te chorągiewki, mogę. Bo chorągiewki na dole to tak niekoniecznie mądrze, nie? A tak to zrobimy sobie tutaj te kwiatki. No nie zrobiłam tego tak, jak chciałam to zrobić. No zrobiłam, tylko nie. Przełożyłam papier z drugiej strony, bo chciałam mieć lepszy podpór przy przycięciu. No i zostawiłam cały ołówek. Więc jeszcze raz spróbujmy wyrobić.
dodać odrobinę. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Ale jednak trochę tego ołówka tutaj zostało. I tu też. Oklejam, znaczy nakładam klej na pasek, oklejam środek. Nie ma żadnych napisów ani niczego, więc jakby tak no nie zastanawiam się specjalnie, czy nie jest to góry nogami. No a teraz tutaj tą górę, no piękne są też te deski. No, już maznęłam klejem. Ale już maznęłam klejem, więc deski będą wykorzystane w innym projekcie. Ja jeszcze ciągle mam spore zaległości, jeśli chodzi o kolekcjonik. I tych kart dziecięcych bliźniaczych nie mam zrobionych. Więc, że tak powiem. Teraz tylko się skupmy, żeby znowu nie przykleić do góry nogami albo bokiem. No i jest. No i teraz jak jest, no to nasze ozdóbki muszą być też z tej strony, znaczy w tą stronę ułożone. Tu mam to. Jeszcze mam tu jednego dzidziusia, nie? Ale może teraz, żeby były dziewczynki wszędzie, to by było fajnie. Ale czy ja nie miałam jeszcze jednego zwierzątka? Tak jak już mówiłam na jednym filmie, nie? Jak ja to wycinam, to mi się wydaje, że ja mam tego tyle nawycinane, że po prostu 80 projektów zrobię tymi wycinankami, a potem jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że jednego nie mogę zrobić. I na razie zrobię tak, że przyczepię te pianki tylko z jednej strony, czyli tylko u góry i z mojej lewej, tak? Tak to przyczepię, ponieważ tutaj chciałabym mieć tą, wiecie co, nie? Tą metryczkę. Zróbmy tak, nie? Że tutaj jest ta metryczka. I wydaje mi się, że jeszcze dotnę kilka kwiatków na koniec, ale to już zrobię zupełnie poza kamerą, tak? Więc jak ktoś będzie miał ochotę, no to zobaczy na zdjęciach po prostu. A, czyli tego na razie nie mogę odkleić. Na razie zrobimy to tak. Tu będą jeszcze gacie. Czyli na razie na ten dolny tylko przyczepię. O, tak. Później tą drugą oderwę, nie? Teraz tu potrzebuję wyrównać. Tu potrzebuję wyrównać. I tu do dziecka jeszcze ze dwie, trzy pianeczki i jest koniec. No, a, bo się teraz za dużo spłonek odkleiło. Albo się nie odklejają w ogóle, albo się odklejają dwie naraz, ta górna i ta dolna.
oszaleję za chwilę. Ja chyba tak z ukosa brać, że tak powiem. Ok. I tu dzieciaczek. Nie. O! I znalazło się miejsce. I znalazło się miejsce dla obciętego body. Czyli też tylko z jednej strony na razie. A później sobie podczepię tą metryczkę. I może jeszcze ze dwa kwiatki dorzucę. No nie będę szybko pracować z pionkami, na pewno nie. No i teraz jak przyjdzie tutaj też na podniesieniu oczywiście ta metryczka, no to wtedy tutaj odkleję spłonkę, a tutaj po prostu dokleję jedną, tak? No bo tutaj jeszcze też będzie podniesione. A tutaj dorzucę kwiatki, no bo gacie drugie to tak niekoniecznie, nie? No nie. Dorzucę kwiatki, których oczywiście nie ma wyciętych, bo nie planowałam, że dam tutaj jakieś kwiatki. No i będzie napis z okazji urodzin, albo witaj na świecie, albo witamy maluszku. Jakieś tam napisy mam, takie dzieciaczkowe. Nie wiem, czy też w kolekcji nie ma napisów. To jeszcze muszę zobaczyć, czy w dużej kolekcji na pasku, tym wiecie, reklamowym, nie ma z tyłu jakiegoś fajnego napisu. No dobra, no to w wielkim chaosie, na szybko, ale jestem. Żeby nie było, że znowu jest jakaś nieplanowana, długa przerwa, no to wiecie, nie ma przerwy, tak? Jestem i chcę dalej te tutoriale robić. No a wracając do mojego różowego wosku, jest przepięknie różowy. Chciałabym tak troszeczkę tą bazę, wiecie, pokiziać, ale już on pachnie. Pomiziać. Żeby ją tak troszkę wybić. Nie jakoś tak, wiecie, bardzo mocno, ale tak odrobinkę, przynajmniej tutaj po wierzchu. Ok. Oczywiście to pudełko może się zamykać na magnes, nie? Ja nie pomyślałam o tym, ale ono się może zamykać na magnes i jeśli to ma być, na przykład byście chcieli włożyć do środka coś innego niż wycinanki, na przykład mini album harmonijkowy albo coś w ten deseń, no to wtedy proponuję, żeby było zamknięcie na magnes, ale równie dobrze przy kartce. I w tym momencie jeszcze nic straconego nie jest. Można zrobić zamknięcie na wstążkę. Jeszcze chciałam w środku troszkę tutaj pokiziać, ale nie wiem, czy jeszcze wystarczy tego wosku. Gdyby tutaj miał być album włożony do środka, no to tak jak mówię, można to spokojnie związać na wstążkę. Ja myślę, że starczy. I tutaj nic straconego, bo mamy jeszcze nieoklejony tył, więc tutaj przez całą to można przykleić i zawiązać na wstążkę. Ok, tak wyglądają dzisiejsze tutoriale. Jak widzicie, z wielu błędów można wyjść obronną ręką w miarę. Dziękuję Wam za dziś. Sprzątam trochę. I do następnego razu. Mam nadzieję, tak jak powiedziałam na początku, że uda mi się na środę nagrać film z serii Rozwijam się i pokazać Wam prace, jakie zrobiłyśmy na warsztatach
w tykocinie, bo te prace będą obłędne, naprawdę obłędne. Wiemy, jaki jest plan. Mam nadzieję, że tylko nam starczy czasu i że wszystko sobie ogarniemy na czas, a ja będę mieć potem czas, żeby to szybciutko, ładnie zgrać i pokazać Wam na kanale. Za dziś bardzo Wam dziękuję. Żegnam się z Wami ogromnym serduchem. Do zobaczenia w przyszłych tutorialach. Mam nadzieję, że już bez takich dziwnych przygód. Pa!